Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, proszę nas słuchać tutaj. Nadajemy z Europy. Nadajemy z Polski, a mówimy, proszę Państwa, o oszustach. Mówimy o oszustkach, mówimy o parach oszustystycznych, o tym, że mamy pełno oszustów. Że tu w Warszawie dobrze jest im. Dobrze znajdą pracę oszuści, tak żeby nie napracować się, a żeby kogoś w konia zrobić. No kiedyś jak żył Jan Maciej Witek, on już umarł na zawał serca. No proszę Państwa, to o co chodzi? Jan Maciej Witek dostał takiego trzęsienia ziemi ciała, no zawał serca, to wiecie Państwo, mówią, że to nie boli, a to ponoć coś tam kłuje w sercu, no nie wiem, lekarze go ratowali, umarł na stole i powiedział lekarz, no to był szpital wojskowy, on tam bardzo chciał iść, bo ja tam miałam operację, proszę Państwa, w tym szpitalu. No, proszę Państwa, my tutaj mówimy o sztuce, no tam w szpitalu te moje wszystkie pielęgniarki, koleżanki, one właśnie oglądają kanał edukacyjny El Mercedes, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Woska, Elhof Art 2000, Blue Art 2000. Jest, proszę Państwa, El Mercedes na Dailymotion, El Mercedes na Google Plus. Na Google Plus tam jest jeszcze dużo więcej programów Elahof, Elahoflandia, Melodrama, Melodramata, no i te wszystkie, które były na Google. Także zapraszamy do internetu, abyście się Państwo mogli dowiedzieć czegoś więcej, bo my tutaj propagujemy radio i słuchanie radia, czyli radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Warto radia słuchać, aby dowiedzieć się, dlaczego no, Warszawa na przykład jest głupia, prawda? Że pijaczką jest. No jak ktoś dużo chla wódki, proszę Państwa, no to będzie mądry. No tutaj jeszcze ten szpan trzymał Przybyłowicz, Wiesław Przybyłowicz. I proszę Państwa, co z tego wynikło? Nic nie wynikło, bo żeśmy go nad Wisłę przepędziły. Rysia powiedziała, przepędź go nad Wisłę. Pijanych nie chcemy, pijaków nie chcemy, a jeszcze niesmacznych pijaków, bo jeżeli ktoś ma pieniądze z OPS-u, ma pieniądze więc z łaski i jeżeli te pieniądze przepija, no to to jest nie fair, nie fair. Są ludzie, którzy by chcieli mieć tak 602 zł za nierobienie nic. 602 zł. No, tak tyle ma Wiesio, ale kilka razy tu przychodził, zaczął tu na łóżku się kłaść, śmierdzące skarpetki i rozpasany, nawet łóżka sobie nie załatwił, materac, żeby sobie kupił, czy cokolwiek. No, właściwie na podłodze, na dywanie, miał bardzo miękko na kołdrze, miał bardzo miękko, nie było mu tutaj źle, Wiesiowi. No, ale nie był posłuszny, był zarozumiały i był na tyle bezczelny, że gdzieś tam się uczył czegoś, ponoć tak samo jak i Jan Maciej Witek był ekonomistą. No ale Jan Maciej Witek nienawidził alkoholu, Jan Maciej Witek nienawidził piwa, Jan Maciej Witek nienawidził wódki. No a Przybyłowicz to i to, i to by chlał, 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 chlał. No a od wódki rozum jest krótki. Dlaczego Warszawa jest pijaczką? Dlaczego Warszawa jest durna? No ciągle spotykamy kogoś, ludzi, kto jest niedowartościowany. I ciągle oczywiście, bo to jest kłamstwo, to jest podszywanie się pod kogoś, to jest oszustwo, że ja udaję kogoś lepszego, prawda? Bo dlatego, że na przykład jestem pijaczką, no, albo jestem tępa, to muszę no, malować się na zdjęciu, zdjęcia sobie podrabiać, że jestem, jak jestem pijaczką, to że nie jestem pijaczką, jak jestem tępa, to że jestem najinteligentniejsza na świecie. No takie metody ma Mareczek, no to co nam tutaj do tego Mareczka wzięty, jak to Rysia mówi, z przytułka świętego Łazarza, z Piaseczna, czyli z domu dziecka. No i taki to będzie tylko szpanował, bo ludzie, którzy nic nie mają, będą udawali, że coś mają. Ludzie, którzy są głupi, będą udawali, że są bardzo mądrzy. Czyli taki karzeł się urodzi, malutki, głupio chytry, najmądrzejszy on będzie. No i tyle.
Także proszę Państwa, my tutaj nie o karłach, tylko my tu chcemy jakoś tak przywołać do rozsądku, do mądrości. Mądrość woła na ulicy. Pismo Święte, że mądrość jest szczodra w księgach Salomona, że mądrość jest dobra, Bóg jest szczodry i każdemu daje mądrości. To więc Salomon nie prosił Jahwe, Boga Jahwe, o złoto, o srebro, o pieniądze, tylko Salomon modlił się o mądrość. A no właśnie, te historie znacie. Państwo zobaczą, kto dzisiaj się modli o mądrość? Już takie małe, to się urodzi, jest głupio, chytre, najmądrzejsze, mądrzejsze od kogokolwiek, a jeszcze dać tablet, dać internet, laptop, coś do naciskania palcem. Te dzieci widziałam na lotnisku, jak z Ameryki przyjechały, z Anglo-Ameryki, Białystok, tutaj do Warszawy, na lotnisku, to już dawno, teraz nie jeszcze na lotnisku, ale przecież mogę sobie pojechać, bo ja lubię samoloty, lubię patrzeć, nagrywać te samoloty, jak się wznoszą i w ogóle co tam na tym lotnisku się dzieje. Także proszę Państwa, ludzie są zarozumiali i dlatego muszą kręcić, kombinować. No akurat się stało tak, że ta Warszawa jest największym salcesonem na świecie, jest największą wiochą na świecie, bo to 3 miliony. I to wszystko takie głupie, jak to wyległo od środy, czyli już od wczoraj, tutaj z nad Wisły z butelkami piwa, to dzisiaj też to wrzeszczą. Dzisiaj jechałam 523 z Woli przez Dworzec Zachodni, gdzie, tak jak mówię, stamtąd odjeżdżają do Anglo-Ameryki. Białystok busy, ale to są dalekobieżne, nie to co MPK miejskie w Warszawie. Owszem, one są ładne i tam czasem ci bezdomni tam zasmrodzą, to zakleją. Ale dwóch takich jechało z piwem w ręku i wrzeszczeli. To ludzie się tylko śmieli, bo co to można zrobić? Jedziemy przez tunel tam na Ochocie, za Dworcem Zachodnim, gdzie Niemcy kiedyś gazowali i co? Z autobusu nie wyprosisz, to więc ludzie się śmiali, słuchali, że Polaka tam szanują, że tam szanują Polaka, szanują. Ale tutaj Polak Polaka nie lubi, siebie samego nie lubi, nie szanuje. No to więc chociaż jakąś prawdę powiedzieli, ludzie śmiali się, proszę Państwa, taka groteska. No, skoro świt, to jest też potrzebna, bo ludzie są tutaj niezadowoleni, ale są sobie sami winni, bo chcą mieć dużo bogactwa, chcą mieć dużo złota, chcą mieć tytuły, zaszczyty, prawda, i żeby ludzie ich szanowali. To więc jak o szanowaniu zaczną mohery gadać, to od razu widać, że tutaj sytuacja jest jakaś podejrzana, prawda, bo przecież czy Jezus Chrystus chodził po to i głosił, żeby go ludzie szanowali? Nie ten temat, nie te opcje, całkiem nie te opcje. Także od Jezusa mogliby się oni dużo nauczyć, ci różni, ale jeżeli oni zachowują się tak jak Żydzi, którzy od Jezusa właśnie, że nie chcieli się nauczyć, którzy Jezusa Chrystusa chcieli zamordować i to zrobili, no to jakie wzorce zostawili oni tutaj pseudo-chrystianizmowi, czyli rzekomemu chrześcijaństwu, chrześcijaństwu nominalnemu, bo z nazwy. Nazwać się to można i te tytuły, chcą mieć tytuły, udają, że są bogaci, a ty biedna jesteś. Na przykład tak sztucznie, takie podziały robią, sztuczne, żydowsko-moherowe, czyli to są te mafie, proszę Państwa, żydowsko-watykańskie i na odwrotność, gdy to wziąć. Także radio nadaje nasze, proszę słuchać, nasze radio nadaje. A że w ogóle to KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra.